Tyflo Akademia przedstawia. Witam Państwa na kanale Tyflo Akademia i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu o Wiktorze. Dzisiaj zaprezentuję, jak można nagrywać wiadomości za pomocą tego urządzenia, używając go jako dyktafon. Teraz musimy wejść w nagrywanie. Zgiął książek dostępny. Orientacja. GPS gotowy. Niedostępny zbiór książek. To wszystko robię okrągłym przyciskiem na tych trzech przyciskach, które są u góry, środkowym. I teraz mamy... Książki mówione. To jest klawiszem 1. Zaczynam szukać tego. Pliki tekstowe. Notatki. 0. Notatek. Tak. I teraz sobie sprawdźmy, jakie my tu mamy możliwości jeszcze w tych notatkach, bo jest kilka możliwości. Menu. Omiń. Język. Teraz przyciskiem od menu sprawdzam, co mam. Nagrywanie. Typ pliku dla wbudowanego mikrofonu. Tak. Nowy 16 bitów PCM. Tak, mamy tutaj. Czas nagrania. 24 godzin 16 minut. Proszę, jak długo możemy nagrywać? MP3 64 kB na sekundę. Pozostały czas nagrania. 2 setki 67 godzin. To jest następny format, w którym możemy nagrywać. I jeszcze mamy... 3,96 kB na sekundę. Pozostały czas nagrania. 178 Proszę. Godzin. No i wybierzmy sobie na przykład teraz ten. Potwierdzamy klawiszem potwierdź. Ostatnim w tych 12, które tu są w środkowej części ekranu. Znaczy w panelu przedniego. Po prawej stronie ostatni na dole. Przyciskamy go. Jest wybrane i teraz przyciskiem z prawej strony naciskamy i włączamy nagrywanie. On nam tu powie, kiedy rozpoczęto nagrywanie. Rozpoczęto nagrywanie. Witam Państwa na kanale Tyflo Akademia i zachęcam Państwa do oglądania naszego kanału. Znajdziecie Państwo tu wiele ciekawych rzeczy, nie tylko dla ludzi widzących, lecz również dla ludzi z dysfunkcją wzroku. Polecam nasz kanał i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zakończono nagrywanie. Notatka 1. I teraz, co my tu nagraliśmy? Zaraz zobaczymy. Witam Państwa na kanale Tyflo Akademia i zachęcam Państwa do oglądania naszego kanału. Znajdziecie Państwo tu wiele ciekawych rzeczy, nie tylko dla ludzi widzących, lecz również dla ludzi z dysfunkcją wzroku. Polecam nasz kanał i zachęcam do subskrypcji naszego kanału. I to by było tak. I teraz mamy to. Teraz mamy to nagrane. Jeżeli chcemy tą notatkę usunąć, to w tych 12 klawiszach, które mamy po środkowej części, wciskamy klawisz numer 3. Skasuj notatkę. I teraz, jeżeli chcemy ją skasować, używamy klawisza potwierdź na dole, ostatniego w tym właśnie 12 klawiszach po prawej stronie. Wciśnij klawisz potwierdź, aby potwierdzić lub inny dodolny przycisk, aby anulować. I jeszcze raz przyciskamy go. Skasowany. Notatki. I notatki już nie ma. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do oglądania kanału Tyflo Akademia.